Dzisiaj w naszym studio Sławomir Łosowski, lider zespołu Kombi. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się tutaj ze względu na premierę nowej płyty, która ma na celu uczcić 45-lecie istnienia waszego zespołu, czyli Minerał Życia. Powiedz proszę, jak tutaj doszło do powstania tej płyty i skąd ten pomysł? No płyta oczywiście wyszła z okazji 45-lecia Kombi, ale to jest kolejna płyta zespołu i tak by wyszła, nawet gdyby to było 44 lata czy 46. Także to dobrze się złożyło, że akurat taki niepełen 45-letni jubileusz był w ubiegłym roku i obiecaliśmy fanom, że płyta ukaże się w ubiegłym roku i się ukazała 26 listopada. Płytę nagrywaliśmy i tworzyliśmy materiał na nią mniej więcej rok i dwa miesiące. No wiadomo, pandemia, więc głównie pracowaliśmy korespondencyjnie, ale nie tylko. Płyta jest całkowicie elektroniczna. No i zawiera 9 piosenek i 3 instrumentale. Tradycyjnie, jak na każdej płycie, prawie każdej Kombi, bo na płycie Tabu z 89 nie było instrumentalnych utworów, ale tak, pozostałe płyty zawsze miały instrumentale i ta płyta ma również. To czy któryś z jej utworów ma dla ciebie specjalnie sentymentalne znaczenie? No wszystkie mają, bo to są wszystko nasze dzieci, a głównie jeśli chodzi o muzykę, moje dzieci. Także jeszcze tylko przypomnę, że większość tekstów napisała Patrycja Kosiarkiewicz, jeden Jacek Bończyk, jeden ja. A utwór Minerał Życia, tytułowy utwór, piosenka, zresztą z moim tekstem, zamyka płytę też jako utwór instrumentalny, czyli jest w dwóch wersjach. No właśnie, skąd pomysł na tytuł płyty i na tytuł tego utworu, Minerał Życia? No Minerał Życia to wynika z tego, co ja napisałem, używając pewnej kosmicznej metafory, że jakiś umowny człowiek wyleciał daleko, daleko w jakieś odległe galaktyki, niczym na Gwiezdnych Wojnach, i szuka minerału, który ma mu zapewnić szczęście, wieczne życie, nieśmiertelność i tak dalej. Można tutaj też przypomnieć sobie inne filmy, nie tylko Gwiezdne Wojny, na przykład Gwiezdne Wrota. Także ten minerał jest oczywiście metaforą, bo dla każdego z nas, dla ciebie, dla mnie, tym minerałem może być trochę coś innego. Dla mnie generalnie jest tym minerałem życia miłość. A co jest dla ciebie takim kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi o właśnie kompozycję udanego utworu, takie skomponowanie, zarówno tekst, muzyka? Co jest takim kluczem, jakbyś miał powiedzieć takim początkującym muzykom, którzy dopiero wchodzą w ten świat? No sprawa kompozycji to się wiąże w dużej mierze z pewnymi predyspozycjami, dlatego że ja nie mam recepty na to, jak się komponuje. Moje piosenki, zarówno te dawne, jak i obecne, mają przyswajalne dla ucha melodie, ale też zawierają dużo rozbudowanej warstwy instrumentalnej, dlatego że Kombi jest zespołem instrumentalno-wokalnym. To jest pewnego rodzaju taka kwestia, że warstwa instrumentalna nie jest tylko akompaniamentem dla wokalisty, ale jest bardzo ważna. A wokalista jest elementem muzyki Kombi, czyli trochę odwrócona sytuacja, jak najczęściej wśród solistów, którzy śpiewają i na przykład mają zespół akompaniujący albo ktoś im robi muzykę i to jest wtedy, jak to się popularnie mówi, akompaniament. A tutaj jest bardzo ważna rola muzyki, która się cały czas jakby ilustruje opowieść, którą śpiewa wokalista. I jest ta muzyka w dużej mierze też ilustracyjna, bo ona nawiązuje do tej treści. Natomiast co do, wracam do pytania, nie ma recepty na kompozycję. Po prostu mi to przychodzi bez trudu, a są muzycy, którzy są świetnymi instrumentalistami, wykonują świetnie swoją muzykę i nie komponują. Więc to nie jest kwestia, że każdy może komponować, tylko widocznie jeden to ma, a drugi ma co innego też. To nie ma, każdy coś ma dobrego i co może wykorzystać i dać innym. To jeżeli jeszcze wspomniałeś o starszych utworach, byśmy się przenieśli i przeanalizowali te 45 lat, to który z utworów Kombi jest twoim ulubionym i dlaczego? Wszystkie są ulubione, znowu odpowiem, dlatego że każdy utwór, który
jest w repertuarze kombi w dorobku, jest bardzo ważny. Zarówno te, które stały się hitami, jak i te, które są dla młodych pokoleń w ogóle nieznane. Często młodzi ludzie postrzegają kombi na podstawie dosłownie trzech piosenek. Słodkiego Mojego Życia, Black and White, Rendezvous. Natomiast historia kombi to jest około 100 piosenek, zarówno moich kompozycji, jak i kompozycji pozostałych członków zespołu. Także to jest ogromny dorobek i ta muzyka opowiada różne rzeczy. Właśnie te utwory instrumentalne, o których wspomniałem, a także inne piosenki, które nawet żeśmy nie robili z tego singli, żeśmy nimi nie promowali płyt, ale miały bardzo ważną rolę. Tak podobnie jak na najnowszej płycie Minerał Życia, gdzie my już żeśmy upublicznili, użyję tego słowa, 4 single i 4 teledyski. I jeszcze będzie jeden niedługo, mniej więcej za 3-4 tygodnie. Także aż 5 piosenek żeśmy przedstawili w takiej szczególnej formie, formie teledyskowej, a inne nie. Ale fani piszą do nas maile, do SMS-y i się wypowiadają w miejscach, gdzie nasza muzyka funkcjonuje. Jednym się podobają niektóre instrumentale, jednym inne piosenki, niekoniecznie te, które się znalazły w naszym wyborze jako te do stworzenia do nich oprawy filmowej i przedstawienia jako teledysku. No to właśnie, jeżeli chodzi o promocję teraz tego albumu, będzie jeszcze trasa koncertowa. Co planujecie? Wiemy, że jest pandemia, że wszystko jest niewiadome, ale co jest w planach? No w planach są koncerty przede wszystkim w okresie letnim. Koncerty plenerowe, często gramy je z oprawą laserową. I teraz mamy w najbliższym czasie mieć koncert radiowy w Radiu Łódź. Właśnie dzisiaj jedziemy tam ustalać szczegóły. To będzie mniej więcej za 4 tygodnie. Ale takich koncertów, no ze względu na tą kolejną falę, jedna się kończy, druga zaczyna, już nie wiadomo o co chodzi. To jest bardzo trudna sytuacja, żeby cokolwiek planować i robić. Niemniej pracujemy nad kolejnym właśnie teledyskiem, przygotowujemy też materiał, bo chcielibyśmy w tym roku wydać jeszcze płytę instrumentalną, na której poza utworami, które już wydaliśmy i złożymy je w jakiejś redakcji, no, wybierzemy, wybór zrobimy, to żeby jeszcze było tam kilka nowych utworów instrumentalnych. Taka instrumentalna płyta, bo ciągle fani pytają, czy nie wydamy takiej płyty, żeby mogli sobie puścić tą muzykę instrumentalną tylko do słuchania. Także mamy co robić. I kiedy mniej więcej planujecie wydać tą płytę? W tym roku bardziej pod koniec, bardziej na wakacje? No ja myślę, że już mamy taką tradycję, że pod koniec roku. Tym bardziej, że nawet gdybyśmy się spieli, to nie zdążymy tak zrobić tego szybko, ponieważ no, spodziewamy się jednak tych koncertów latem. Ale myślę, że to będzie gdzieś tak listopad, że nam się uda. Znaczy ja nie mogę powiedzieć też na 100%, bo my nic nie wiemy, co może się wydarzyć, prawda? Zarówno w sferze tej pandemii, jak i w sferze geopolitycznej, bo ciągle dochodzą do nas informacje niepokojące tam ze wschodu. Także te plany nie są aż takie sztywne, tylko będą wynikały z sytuacji. No to proszę, powiedz jeszcze naszym fanom, gdzie mogą was dokładnie spotkać w social media, jeżeli jeszcze was nie obserwują, pod jaką nazwą, żeby być na bieżąco i właśnie wiedzieć wszystko co i jak, jeżeli chodzi o waszą twórczość. No mamy przede wszystkim stronę internetową www.kombi.pl. Poza tym oczywiście, że mamy swój profil na Facebooku i na Instagramie jako Kombi Losowski. Także tam są świeże informacje. Fanklub też ma swój profil i oczywiście nasz kanał YouTube'owy, gdzie są wszystkie utwory, zarówno te nowe, jak i są wykonania starsze. Na przykład Słodkiego Mojego Życia jest sprzed 10 lat. No ma nawet już tam ponad 5 milionów obejrzeń, także ludzie oglądają, słuchają i mamy bardzo dużo, co ważne, jako zespół mamy bardzo dużo komentarzy. Bardzo aktywnych i nasi moderatorzy starają się odpowiadać na każdy komentarz.
i konsultują to zawsze z zespołem, a przede wszystkim ze mną. Także jesteśmy w kontakcie z fanami i tam można o nas wszystko się dowiedzieć, co robimy, co planujemy i gdzie będziemy. A planujecie jakieś projekty telewizyjne, udział w festiwalach, zgłosić właśnie któryś z utworów do naszych festiwali w Sopocie, w Opolu albo jeszcze w jakichś innych przedsięwzięciach? To się okaże. No przede wszystkim będziemy w programie Szansa na Sukces i tam będą nasze stare piosenki, 7 piosenek, które będą konkursowicze śpiewać, więc to jest jedna sprawa. No, na pewno będziemy w okresie letnim występować na jakichś koncertach, gdzie takich typu festiwalowego lub takich telewizyjnych. Co roku występujemy. W ubiegłym roku wystąpiliśmy i w Opolu, i na koncertach wakacyjnej Trasy Dwójki. To czego w takim razie możemy życzyć wam jako zespołowi? Weny twórczej. I po prostu, żebyśmy nadal grali energetyczne, dobre koncerty, tak jak dotąd. No do tego życzę dużo zdrowia i żeby pandemia nie pokrzyżowała waszych planów. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Sławomir Łosowski z grupy Kombi.